uczestnictwem w projekcie Erasmus+, akcja K2, The World We Live In, czyli świat, w którym żyjemy, oraz realizacją projektu edukacyjnego Podróże po Europie, chcemy zaprezentować Wam jeden z krajów partnerskich, Rumunię. Położenie. Powszechnie uważa się, że Rumunia leży na Półwyspie Bałkańskim, lecz ze ściśle geograficznego punktu widzenia to mniemanie tylko częściowo trafne. Północno-wschodnią granicę tego półwyspu wyznacza dolny bieg Dunaju, a terytorium państwa rumuńskiego obejmuje w większości ziemię na północ od tej rzeki. Na Półwyspie Bałkańskim leży tylko Dobrudża, niewielka część kraju na prawym brzegu Dunaju. Rumunię można zaliczyć zatem do krajów bałkańskich wyłącznie pod względem kulturowo-historycznym. Stolicą jest położone w południowo-wschodniej części kraju Bukareszt. Status stolicy uzyskał w 1862 roku. W Rumunii mieszka 20 milionów ludzi, z czego około 55% w miastach. Burzliwa historia kraju znalazła odzwierciedlenie w jego strukturze narodowościowej. Według oficjalnych danych w Rumunii stanowią obecnie 89,5% ogółu mieszkańców, a największe mniejszości etniczne to Węgrzy i Romowie. Walutą narodową Rumunii jest lek. Najkorzystniej zabrać ze sobą do Rumunii dolary lub euro, które bez problemu można w Rumunii wymienić na lejek. Często w głębi państwa kurs jest dużo korzystniejszy niż na samej granicy. Rumunia jest krajem prawosławnym. Przynależność do kościoła prawosławnego deklaruje 85% obywateli. Katolicy stanowią 7%, a protestanci prawie 5% ludności. Odradza się judaizm. Około 1% określa się jako wyznawców religii mojżeszowej. Językiem urzędowym Rumunii jest język rumuński. Do jego zapisu stosuje się od 1860 roku alfabet łaciński. Język rumuński to język romański, mający wiele wspólnego przede wszystkim z francuskim i włoskim, ale także z hiszpańskim i innymi językami zachodniej Europy. Powierzchnia kraju wynosi 237 400 km². Rumunia graniczy z Węgrami i Serbią na zachodzie, Bułgarią na południu wzdłuż Dunaju oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Ma także dostęp do Morza Czarnego. Przebudź się, Rumunię, to hymn państwowy Rumunii. Słowa pieśni napisał Andrzej Murszaku, rumuński poeta, dziennikarz i tłumacz. Hymn Kuniackiego przypisały ponad 1848 roku. Klimat Rumunii
Rumunii, określany jako umiarkowanie ciepły kontynentalny, jest znacznie zróżnicowany w zależności od regionu. Średnia roczna temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. Najcieplejszymi i jednocześnie najbardziej suchymi regionami Rumunii są okolice Bukaresztu, południowa część Wyżyny Mołdawskiej oraz Dobrudża. W ostatnim czasie słyszy się często o gwałtownych powodziach nękających Rumunię. Zwłaszcza rok 2005 zapisał się tragicznie pod tym względem. Klęska, która zaczęła się późną zimą, nękała kraj przez cały rok. Rumunia położona jest w strefie aktywności sejsmicznej. Cały kraj objęty jest działaniem nowoczesnego systemu monitoringu sejsmicznego, który pozwala na odpowiednio wczesne wykrywanie wstrząsów i informowanie o tym ludności. Zapraszamy do wysłuchania piosenki pod tytułem Legatelarz wykonany uczniów klasy. Zgodnie z zasadą tzw. poprawności politycznej, w wielu krajach europejskich ludność koczowniczą pochodzenia indoeuropejskiego, nazywaną wcześniej przez stulecia Cyganami, określa się mianem Romów. A wszystko to za sprawą procesu, który na przestrzeni wieków nadał słowu Cygan negatywne znaczenie. Słownik języka polskiego podaje kilka wyjaśnień tego słowa. Dopiero z ostatniego z nich możemy się dowiedzieć, że cygan oznacza człowieka nieuczciwego, krętacza czy oszusta. Powiedzenie do Roma, że jest cyganem, jest o tyle obraźliwe, o ile on sam czuje się tylko i wyłącznie Romem. Kuchnia rumuńska zbliżona jest do śródziemnomorskiej, ale pozostaje podzielnym do tureckim.
o czym świadczą nazwy niektórych potraw, choćby czerwy, która obok mamołyni jest włączana do klasyki kuchni rumuńskiej. Prezydentem kraju jest Klaus Johannes. Na czele rządu stoi natomiast premier Dacian Ciolosz. Bukareszt nie jest miastem, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Jak w każdej metropolii, na ulicach panuje hałas, gdzie niegdzie straszą niedokończone budowle, a ludzie zawsze się gdzieś spieszą. Ale spacerując po bulwarach i ulicach, można odkryć inne, ciekawsze oblicze tego miasta. Zabytkowe cerkwi i klasztory, liczne ogrody i parki. Nie bez powodu stolica Rumunii była nazwana Małym Paryżem. Twórcy pałaców i kamienic wzorowali się na XIX-wiecznej architekturze francuskiej. Symbolem więzi obu krajów jest słup triumfalny na północnych krańcach miasta, do złudzenia przypominający paryski pierwowzór. Siedmiobród, znany bardziej jako Transylwania, kojarzy się głównie z legendarną postacią kwiatowczego Drakuli, który w XIX-wiecznej powieści Brama Stokera dzieje postać wśród okolicznych mieszkańców. Rumuni sprytnie wykorzystali swoją wampira i w jednym z zamków, z którym Drakula nie miał wspólnego, urządzili domniemaną siedzibę Drakula, przyciągającą tłumy rządowych wrażeń turystów. Filmszoara zachowała atmosferę habsburskiego miasta głównie dzięki licznym zabytkom z tamtego okresu. Spacer wśród barokowej zabudowy, starych kościołów i wspaniałych XIX-wiecznych kamienic to niezapomniana podróż w przeszłość. Jarsy to zabytkowe miasto w północno-wschodniej Rumunii, położone nad rzeką Bachlui na terenie historycznej krainy Mołdawii. Obok Bukaresztu jest to jedno z największych i najważniejszych miast w Rumunii, które zamieszkiwane jest przez przeszło 300 tysięcy osób. Wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie miasta wykazały, że już w VII wieku znajdowało się tu niewielkie grobisko. Pałac Ferenc został zniszczony pod koniec XIX wieku przez Karola I Hohenzollerna, pierwszego rumuńskiego monarchę, jako jego letnia rezydencja. Najciekawsze komnaty to sala główna, sala broni, gabinet, biblioteka, sala konferencyjna, sala teatralna oraz sala turecki. Delta Dunaju to jeden z najpiękniejszych regionów Rumunii, gdzie rytm życia podporządkowany jest bez reszty ogromnej rzece. Region charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem. W delcie żyje 160 gatunków ryb i 300 gatunków ptaków. Po całym terenie rozrzucone są osady ludzkie, często złożone z zaledwie kilku lepianek. Wydaje się, jakby czas stanął w miejscu. Nawet lata socjalistycznych rządów nie przyniosły zasadniczych zmian. Braszów leży w środkowej Rumunii na granicy trzech krajów: Transylwanii, Mołdawii i Wołoszczyzny. Czaruje wyjątkową atmosferą. Rewelacyjnie zachowana starówka, mnóstwo świetnych restauracji i pubów, przyjemne kawiarnie na rynku w sąsiedztwie ratusza i słynnego czarnego kościoła sprawiają, że nie chce się stąd wyjeżdżać. Odległość w linii prostej z Warszawy do Bukaresztu wynosi 1300 km. Turyści zainteresowani wyłącznie kulturą i zabytkami mogą wybrać się do Rumunii właściwie o każdej porze roku. Jednak najlepszym okresem na zwiedzanie jest koniec września i październik, kiedy drzewa mienią się wspaniałymi barwami jesieni. W połączeniu z pięknymi zabytkami pobyt w Rumunii o tej porze to niezapomniane przeżycie. Rumunia jako drugi kraj na świecie, po Australii i pierwszy w Europie, wprowadziła banknoty wykonane z polimerów, czyli plastiku. A teraz narodowy taniec rumuński zaprezentują uczniowie klas trzecich gimnazjum. Thank you.
shame.